Mam trochę wrażenie, że zupełnie odeszliśmy dzisiaj od tego, o czym mieliśmy rozmawiać. To znaczy mieliśmy, przynajmniej z zapowiedzi tak wynikało, rozmawiać o pewnych alternatywnych podejściach do tego, jak można kulturę organizować. Dość szybko okazało się, że gadanie to już jest trochę za mało, że oczywiście można właśnie siedzieć co miesiąc i gadać, przywoływać filozofię, czytać sobie prawo i tak dalej, ale że tak naprawdę powstał pewien potencjał, który można by przekształcić w jakieś konkretne działanie, chociażby po to, żeby pokazać miastu, że ten trzeci sektor i te organizacje pozarządowe to niekoniecznie są jakieś takie dziwne, małe inicjatywy. I tak powstał pomysł, żeby właśnie wspólnie zrobić festiwal. Jednak w momencie, kiedy chcemy składać już konkretne wnioski o kolejne wydarzenia, takie jak Made in Poznań Noc, postanowiliśmy jednak sformalizować się. Długo też rozmawialiśmy na temat różnych form, czy to właśnie fundacji, stowarzyszenia. Ostatecznie stanęło na tym, i właściwie jesteśmy teraz na etapie już takiego końcowego pisania statutu, że założymy federację, czyli związek stowarzyszeń, ale w związku stowarzyszeń też mieszczą się fundacje. W momencie, jak stworzycie federację, która będzie się składała z 40 organizacji pozarządowych w Poznaniu, to te grupy i inicjatywy, które nie będą chciały należeć do waszej federacji, zostaną wykluczone. I tutaj otwieramy zupełnie inną kwestię, na którą nie mamy czasu. Nie zgadzam się, bo idziemy w jakieś po prostu takie dziwne, oceniające... Proszę, znaczy uważam, że jeśli ktoś nie chce wziąć udziału w jakiejś inicjatywie, to sam się wyklucza z niej. Słowo wykluczone ma bardzo pejoratywne znaczenie. Jeśli ktoś się nie zgłasza akcesu do pewnej na przykład federacji w Poznaniu, to nie znaczy, że jest wykluczony, po prostu nie bierze w tym udziału, więc naprawdę szanujmy pewne również zasady słownikowe, ponieważ gdybym ja usłyszał relację, że w Poznaniu pewne grupy zostały wykluczone z federacji, ja bym sądził, że ktoś ich nie dopuścił, ktoś im zabrał pieniądze albo no, coś się stało niedobrego. Natomiast jeżeli ktoś się nie zapisuje do tego, to jest wybór. Naprawdę powstaje takie wrażenie, jak ja oglądam taką gładką prezentację, że wy uprawiacie jakiś rodzaj kamuflażu i chcąc nie... Założę, że chcecie zrobić pewne działania alternatywne, które mają spowodować jakiś tam ferment, jak ty to nazywasz i tak dalej. Natomiast... No nie, one są, nawet sama warstwa wizualna, jakby cele, które nazwy w postaci Made in Poznań i tak dalej, one świadczą o tym, że chcecie się w pewną sytuację wpisać. Czy ja uważam, że to, co mówisz, jest bardzo niebezpieczne, bo to jakby prowadzi do takiej konkluzji, czy do takiego zdania, że jeżeli ktoś zaczyna, jak organizacje pozarządowe zaczynają postępować profesjonalnie, to wtedy już się sprzeniewierzają. To jest jakby absurd zupełnie. Znaczy to jest kwestia tego, żeby przy bardzo niskich środkach, czy po prostu przy niskich środkach działać jak najlepiej. I to nie chodzi o to, żeby teraz wypisywać mazakiem, czy sprayem na kartce papieru i wtedy się jest cały czas alternatywny. Interesują mnie najbardziej związki sztuki i polityki, czyli sztuka jako krytyka, no ale także sztuka oczywiście jako ideologia, tak? Czy sztuka jako hegemonia. To, co oczywiście jakoś lubię i podoba mi się, to coś, co Alfred, o ile mnie pamięć nie myli, Rosenberg, jeden z twórców ideologii państwa nazistowskiego, nazwał kulturbolszewizmus, tak? Czyli niestety nie chodziło o sztukę bolszewicką, szczególnie nie tą już w latach 30., tylko chodziło o taki rodzaj sztuki, która zamiast umacniać, wzmacniać i rozniecać siły narodowe, wartości, tradycje, ona szuka dziury w całym. Jej się nie podoba. Ona mąci w głowach. Ona jest, no można powiedzieć, subwersywna, a w każdym razie, nawet jeśli nie subwersywna, to nie wiadomo, do czego właściwie służy. Myślę, że każdy po tym dzisiejszym bardzo ciężkim dniu zrozumiał bojsowskie przesłanie różnorodności w jedności, albo jedności w różnorodności. Głosy były bardzo różnorodne, począwszy od filozoficznych i teoretycznych rozważań i namysłu nad kulturą polską, co było bardzo cenne, po konkretne przykłady złego prywatyzowania. Udało nam się wybrzmieć głosom, które do tej pory w kulturze gdzieś były marginalizowane. Myślę, że część uczestników dzisiejszego Barcampu ma poczucie, że nie wypracowaliśmy konkretnych rozwiązań i propozycji, które zgłosimy na wrześniowym Kongresie Kultury Polskiej. Ale i nie to było naszym celem. Myślę, że
musimy zacząć najpierw proces myślowy, pewne ćwiczenie i ono nam pozwoli wypracować konkrety.